Witamy serdecznie. Tego jeszcze nie było. W Białymstoku po raz pierwszy. Witamy w Gospodzie Podlaskiej. Szanowni Państwo, wszystko robiliśmy już. No, tutaj tańczyć nikt nie potrafi. Co prawda jest modne, ale nie mniej modne jest gotowanie. I dzisiaj pierwszy debiutujący odcinek, jak gotować, a tak naprawdę jak gotują piłkarze Jagiellonii Białystok. Razem ze mną Krzysiu Baran. Wszyscy dobrze chcieliby powtórzyć, tak? Jeszcze raz to nazwisko. Krzysiu Baran. Witam, Krzysiu. Witam serdecznie. Gospoda Podlaska wita. Coś nowego w Białymstoku, coś nowego, jeżeli chodzi o twoją osobę. Wszyscy widzą kibice w tobie numer jeden na wiosnę. Jest szansa, że będziesz numerem jeden tutaj w Gospodzie Podlaskiej na stołach wśród klientów. Przepraszam, nie ty, może twoje danie. Czy ja też mogę tutaj po wolnym czasie przyjść, pogotować coś i dorobić. I dorobić, no tak, no oczywiście. Wszyscy walczymy o kontrakty, tak, o przedłużenie kontraktów. Ja jakby jeszcze, można wtedy dogadać się, ale tak. Musisz najpierw pokazać, co potrafisz. No właśnie, najpierw może co potrafię robić, a później tak jest. Będziemy kwestie inne rozwiązywać. Każdy z nas zazwyczaj chwali się jakimś tam swoim daniem ulubionym. Nie zawsze potrafi to zrobić danie oczywiście, ale ma jakieś ulubione, tak? Ty, Krzysiu, pochodzisz z Tomaszowa Mazowieckiego. Tomaszów Mazowiecki, centralna Polska, łódzkie województwo, prawda? Dokładnie. Pilica, gdzieś Warka, Warka się z czym innym kojarzy. Piwo, no, tak, Spała, to przygotowania olimpijskie. Dokładnie. No, także moje rejony. Jakie dania tam z dzieciństwa pamiętasz? No, najbardziej Bigos. Bigos? Nie, no, ale to, co dzisiaj robiłem, Bigos, tak? Obiady szkolne? Obiady szkolne, Bigos, no i gruchówka. O, to mówię, takie dwa ulubione dania. Dzisiaj robimy Bigos, tak? Bigos. Ja w scenariuszu miałem co innego oczywiście. No dobra, no róbmy ten Bigos. Ale no nie, czekaj, bo nie mamy kapusty, nie mamy kapusty, to mamy tutaj mąkę, mleko, a coś takich z prostych składników, co mógłbyś zrobić? Nie, tak tutaj właśnie widzę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Dzisiaj zrobimy naleśniki. Ala? Ala. To nie jest serem. Nie. Nie. Naleśniki ala? Ala. Ja mam pomysł. Naleśniki ala Krzysztof Baran. Mogą tak się nazywać. Tak, mamy. Nazwę mamy. Dobra, to już w zasadzie tylko do menu trzeba wpisać, ale musimy jeszcze coś zaproponować, żeby to jakoś wyglądało. Mamy na to od klienta 9,90. Super. Naleśniki za 9,90. Ala Krzysztof Baran. Proszę bardzo. Ja myślę, że możemy zaczynać, tak? Zaczniemy od kurczaka krojenia, żeby go podsmażyć, czy dobrze. Odrobienia. Panie Rysiu, proszę jednego kurczaka, dobrze? Ale jeszcze jest żywy. No to właśnie musi znaleźć, dobra. No ale zanim pan jeszcze złapie kurczaka, to my mamy już tutaj pierś. A tak naprawdę filet kurczaka przygotowany. To zaczniemy może od piersi. Tak, ja proponuję tylko, żebyś z talerzyka zdjął. No to właśnie chciałem to zrobić. Dobrze. I co robimy? Pokroimy jakiś ją. Forma krojenia, coś masz, paski, kostka? Myślę, że w jakąś kostkę, jak wyjdzie, paski może tam. Dobra, to zobacz. Proszę bardzo, proszę bardzo. Patelnia. Patelnia mamy. Będzie potrzebna, to, żeby to przesmażyć. Patelnia, ale musimy rozgrzać. Tak, w międzyczasie. Co możemy tutaj... Tu jest jakaś patelnia. Ta dobra będzie na placek, wiesz, naleśnikowy. Ale nie, to dobra. To ją odkładam. Ja może tutaj jakąś wezmę, co? Może być ta? Może być ta. Musi być ta. Idealnie. Że pokroiłem dobrze, nie? Bo wyjechałeś za fiłką, internat. Wiadomo, że w internacie nie zawsze się robi jedzenie, bo to jakaś tam, no, tam zupki takie w kubku, nie? Szkołę, gdzie wszystko mieliśmy, wyżywienie i te inne sprawy, więc tam jeszcze nie gotowałem, można tak powiedzieć. Ale podobra, chojniczanka, chojnice, tam już jest, jesteśmy w drugiej lice, trochę tam gramy w tej drugiej lice. Mieszkasz jeszcze w internacie? Nie. Już wtedy już sobie wynajęliśmy mieszkanie. No to się działo. I tak, działo się, ale to może nie będę opowiadał. Nie opowiadaj, oczywiście. A żona ty jesteś już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. A to może opowiadać. Ale jesteś już w związku jakimś, tak? Masz narzeczoną? Tak, mam narzeczoną. I razem z tobą jest w Białymstoku? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. A będzie kiedyś? No, myślę, że tak. Nie, bo tutaj siedzą akurat panie, które tam widzę, też kosztują jakichś smakołyków gospody i tak patrzą na ciebie, ty zdjęcia robią, także wiesz sobie. Myślę, że cebuli do kroju. Aha, szybko ucinasz szybko temat, dobrze, ucinasz szybko temat. Zaraz wrócimy. Wrócimy, dobra, dawaj tutaj. Myślę, że dobrze jest pokrojone, nie? Idealnie. Tam dwa kawałeczki troszeczkę odbiegają od normy, ale nie jest źle. Dobrze. Dobra, nie popłakałem się, jak widać. Fantastycznie, dobrze. Ja myślę, że z pieczarki zaczniemy, tak? Pieczareczki. Dobra, to zaczniemy tak.
Tutaj. Oj, ten nóż to... Słyszysz? Dokładnie. Dobrze jest? Temperatura? 70 stopni. 73. No ja bym się kłócił. No ty nie kłóć się. Dobrze. Dobra, to ja będę tego kurczaka rozkładał. Z papryką mówię, z pieczarkami już mi idzie troszkę gorzej. Wiesz co, no bardzo dobrze, ja myślę, że jeszcze tam kawałeczek dokładnie i to wystarczy. Dobra, powiedz mi tak, koniczanka, konice, mieszkasz z kolegami, w tej drugiej lidze troszeczkę czasu grasz. Ile tam pograłeś? Jeden rok. Gdzie robiłem? W domu za kucharza. Poważnie? Dokładnie, tak. A, widzisz, i ale tam naleśniki się rozpoczęły, czy już wcześniej gdzieś tam? Czy chyba tam, no tam było potrzebą naszego. Ale powiedz, to jest takie, naleśniki w młodym wieku to jest takie bardzo oszczędne danie, prawda? Najprostsze to z jednego jajka, dwie łyżki mąki od sąsiadki i woda. Mleka nie zawsze. Ja też wodę, dokładnie, i woda. Dobra. Pokroj jeszcze, bo pieczarki i później jak odejdzie z nich woda, to się pomieszczą. Tak. Podszedłem z koniczanki, no to tam się zaczęło tak naprawdę takie gotowanie prawdziwe. Że musiałem gotować, no i do tej pory coś tam. Wiadomo, że czasem treningi nie mamy czasu na to, ale w wolnych chwilach. Wiesz co, ja lubię powiem nawet. Oczywiście, ja powiem tobie szczerze, że się wcale nie dziwię. A masz, jeżeli spędzasz czas ze swoją, jeżeli mogę powiedzieć, dziewczyną, masz taką satysfakcję, jak dla niej gotujesz? No tak, no przecież z żołądek bo to wiesz, się mówi. No właśnie, gdzieś, bo to jest, tak? Wiesz, bo to jest czasami jest tak, że wiesz, no ja sam powiem to jeszcze, ja też nie potrafię gotować. No. Zobaczymy, co znaczy, tak zawodowo, wiesz, zawodowo, bo to nie o to chodzi, wiesz. Dobra, słuchaj, możemy robić ciasto na ten, na naleśniki. Dobrze. Możemy to zrobić z jednego jajka z wody i... Chociaż nie mamy. Możemy to zrobić po studencku. No. Po studencku. No. Bo nie mamy jajek, tak? Mamy jajko? Ja mam, ale dwa, ale... Czy Krzysiek Baran ma jaja? Ma jaja. Dobrze, ale ja myślę, że zaraz mogę prosić jajo? Tak, jedno? Idę, po jajo. Kucharz, rzuć jajko. Zaraz będzie, dobra. Jajo zaraz będzie. Co? Okej. Okay. Ale możemy już tak naprawdę, wiesz, Krzysiu, mąkę przygotować, przesypać. Dawaj to w tą miseczkę, prawda? Tak, robimy same. No, ty nie jest jej dużo, więc bliżej zostanie. Na pierwszych gości najwyżej zostanie ciasto. Pewnie, że tak. No dałeś trochę, dałeś. Trochę dałem. Dałeś tej mąki na 4 jaja. Ty masz 2, ja mam 2. 4 jaja. Na 4. Moje by starczyło jedno. A moje 4. No niestety. To są jaja. W taki sposób też przez żołądek do serca, nie? Dobra. Dobra, powiedz mi, w międzyczasie możemy tutaj... Są jaja, panie kucharz? Sorry, idę. Pani ma jaja. Piękne polskie jajo. Proszę bardzo. Dobra. Można powiedzieć piękne polskie jajo hydraulika. No ale nie, no. To za dużo. Okay. Nie wiem, czy to wyjdzie, wiesz, z tyle. Ale nie, myślę, dobra, będzie nieźle. Czemu? Mamy jakiś tam ręcznik, bo widziałem, mamy. Tak? Ręcznik, tak. Jak nie ręcznik, to możesz się ewentualnie o mój mankiecik tak. Tutaj. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czemu mam dobra, powiedz mi w międzyczasie. Robimy rzadsze. W międzyczasie powiedz mi, dobrze, danie, które proponujesz, oczywiście wiesz, to jest twój standard, nie? To jest twój standard, który robisz po prostu zamkniętymi oczami. A danie, jak spotykasz się ze swoją dziewczyną, co jest? Masz jakieś takie danie, które nie, ona lubi bywa. I mówi Krzysiu. Musi być. Może wiesz, dasz radę dzisiaj. Często niekoniecznie jajka na boczku, nie? Także. Masz coś takiego? Nie? Nie, ale często wymyślam coś nowego, żeby to było już zaskoczenie, że jest już czymś nowym. Jasne, super. To jest mleczko, tak? Tak, mleczko mieszamy. Żeby nie przelał tutaj, bo to będzie potrzebna mąka. Dobra. Będziemy dolewać. Poprosiłbym mikser. Chyba, że rękoma. Nie, żartowałem. Mikser staropolski, mikser nowoczesny. Mamy jakiś kontakcik? Mamy. Tutaj jest, z tyłu. O. Rzucamy pierwszy bieg. Jeszcze nie sprawdziłem dokładnie, czy dobrze jest. Uwaga. Ach, kręcimy.
za mało mleka dodałem, a będziemy dolewać. Dolać trochę? Tak, troszkę mleczka poproszę. Troszkę. Wiesz, ja to wyleję zaraz. No. Trudno. Dobra. Ja tutaj dorzucę. Jeszcze chyba piecze. Jeszcze. Dolać. No, będziemy lać. Dobra. Dobra, słuchaj. Trafiłeś do Jagiellonii, później pod Beskidzie. Pod Beskidziu ile tam rok czasu byłeś? Pół roku. Tak? Też z kolegą mieszkałem i też nauczyłem go robić omletów. A powiedz, przez pierwsze dwa tygodnie przychodził do mnie codziennie rano, zrób mi omleta, zrób mi omleta. A później już wstawałem, to już kończył omleta. Ciasto mamy? Dobra, to czosneczek, tak? Zacznijmy od czosnku, tak. Dobra, wrzućmy tutaj. No, dobra. Dobra, jeszcze jeden ząbek możemy wrzucić, co? Tak. Czy wystarczy? Jeszcze jeden taki mniejszy może wrzucimy, nie? Wiesz, wieczorem czosnku nie jesz, prawda? Właśnie wieczorem jem. Dużo czosnku? Jak śpisz po czosnku wieczorem? No, czasami bywa ciężko. No właśnie, no. A czosnek jest bardzo zdrowy, więc... A jak, powiedz, jaką rolę spełnia alkohol w twoich... przy twoich potrawach. Znaczy, jeżeli chodzi o jakieś wino, tak? Czy coś takiego do... Wiesz, no, wiesz, wiadomo, że alkohol nie szkodzi, jeżeli jest w odpowiednim sposób jakiś tam... Czy powiem tak, no... Czasami staram się do jakiegoś mięsa lampkę wina. Tak, zupełnie, ale inaczej smakuje, prawda? Tak, zupełnie inaczej. Nawet raczej dodawać nie dodaję, nie? Bo tylko się napić czy coś do białego mięsa, tam, tak, białe tak, wino tak. Do ryb, białe wino do ciemnego mięsa, czerwone wino. Bo to wpływa podobno na trawienie, tak? No ale nie, no podobno tak, no ale wiesz, kto tam wie, wiesz, lekarze mówią jedni tak, że wpływa i nie wpływa. Producenci ale inaczej smakuje, tak, dokładnie, dokładnie. Co my możemy tu jeszcze dodać? Pieprzu? Trochę pieprzu. Pieprzu? Nie wiem, czy to jest pieprz. Dzień. Tak, to jest pieprz. Ja lubię ostre, ale może ja nie będę przesadzał. No, tutaj, jak mamy gości, będą próbować, to może ktoś się będzie krzywił. Bo tam jest taka prawda, że czasami... Lepiej tak delikatnie nie doprawić, nie. Tak? Niech sobie każdy we własnym zakresie. Co szukasz jeszcze? Tutaj nie. Tutaj mamy... Nie, myślę, że na razie wystarczy, będzie... tak? Okej. Okay. Solisz to? Solisz jeszcze? No możemy też posolić. Jakbyśmy mieli sól... Nie wiedziałem, czy tu jest sól, czy tutaj. Tutaj mam sól, wiesz? To jest chyba sól, nie? Można spróbować. No, smakuje jak saletra, ale... Może być. Chyba nikt się nie odkryje. Okej, okay, więc dobra. Będziemy dawać. Dobra, ten farsz tak nieźle tak wygląda. Dobra. Dobra, możemy odłożyć ten farsz na chwilę. Tak, ja odstawiam już farsz. Żebyśmy mogli zająć się naleśnikami. Sufit jest... Będziesz no, rzucał? Może być za niski, ale zobaczymy. No to wiesz, tu zrobisz trzy, dwa zostaną na suficie, wiesz, trzeci spadnie. No, to nie jest źle. Dobra, to ja z tym... Ja z tym farszem na razie tutaj, ty... A, jeszcze do naleśników dodam troszkę... Oliwy, nie do ciasta? Tak, do ciasta, tak. A to jakieś ma znaczenie, tak? Że tam jest... Tak, znaczy, no, staram się tutaj oliwy dać, żeby tutaj tyle nie dawać, żeby mi się to nie przypalało po prostu. Aha, jest to. Dobrze. To rozprowadzimy ładnie. Ty mogę rozsmarować, tak? Tak. To jest do rozsmarowania. Pierwszy będzie najlepszy. Dobra patelnia, co? To tych, zawsze pierwszy naleśnik. Jest najtrudniejsze do wykonania. Trochę dużo tej oliwy. Ale wiesz co, jak mamy dużo oliwy, tak, to zawsze tak, możemy... Ja tak dokładnie też tak chciałem to zaproponować. Możemy zawsze troszeczkę na razie ściągnąć. Niech ona się nagrzeje. Naleśniki, ciasto już zrobione, tak że będziemy tutaj wrzucać, nie? Możemy zaczynać. Myślę, dobra. Że już jest rozgrzana dobrze. Pojedziemy to sposobem... To jest na razie naleśniki robiłeś kolegom i dziewczynie. Jak wyobrażasz sobie reakcję tutaj? Tutaj klientów ludzi. Gospody Podlaskiej. No, zobaczymy, no. Myślę, że... Bo wiesz, jest szansa, że będą łaskawszym okiem na ciebie, wiesz, spoglądać, nie? Nawet jak tam gdzieś tam ta piłeczka... Tak, rozmawialiśmy, że przez żołądek do serca, tak? A no właśnie, także jakieś głosowania, wiesz, na najlepszą interwencję, wiesz, Boże, najlepszy zawodnik spotkania, to jest okazja... Mówiłem, że farsz zrobiłem, że zrobiłem za klatki, a nie jest źle, wiesz, to ma fajne takie... Takie wróżenie troszeczkę. No, takie, no, z klucza, nie?
jednak nie wyszedł taki... Dobrze, no, dobrze, okay, nie, dobrze, dobrze, bardzo ładnie. Tutaj bardzo to jest taka inwencja naturalna, nie? Żeby... Nie, bo zdajesz sobie sprawę, że to danie będzie przez tydzień czasu tutaj w karcie menu w Gospodzie Podlaskiej. No właśnie, jestem sam ciekaw reakcji. Wiesz, i... Tutaj wiesz, siedzą klienci, obserwują. Którzy już czekają, tak? Czekają, wiesz, żeby skosztować tego. Pierwszego naleśnika. Pierwszego naleśnika a la Krzysztof Baran. No. Nie, no są niektóre, wiesz, są niektóre dania, które gdzieś tam się pojawiają i trwają przez lata, także może to będzie danie, które w Białymstoku będzie rozpoznawane, ale jak będziesz gdzieś kiedyś w Hiszpanii, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech będziesz grał, to może być. Przerzucasz? Byśmy go właśnie. No, właśnie. No. No, do góry? Dawaj do góry, dawaj, dawaj, dawaj. Spróbujemy. Ja tu będę go łapał jak coś. Aj. Jeszcze raz, śmiało, tak jest. O, dobrze, dobrze, dobrze. No. Dobrze, wyszło. Żon... Ale go poprawimy zaraz. Ale z żonglerką nie miałeś problemu, nie? Znaczy, no trzy zrobię, no. Trzy, ale trzy to... Po nie, trzy... chyba ten nam nie wyjdzie, co? Dobrze jest, idealnie. Nie. Idealnie. Dobra. Ten nam nie wyszedł. Dawaj go tutaj, ale czekaj. Ale tak jak wspomniałem, że pierwszy... Naleśnik to jest zawsze najgorszy. To zdejmujemy czy, go. Dawaj go. Czy u kucharzy... Nie, to rzucaj, 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 rzucaj. Dawaj, do góry. Fantastycznie. Dobra, dawaj następnego. Tak. Ta. Przytrzymaj tutaj, żeby nie się nie... Nie powinno się przypalić, będzie git. Dobra, zrobimy tego większego. Będzie większy, czy nie? Czy jeszcze? To panie mają ochotę, tak? Tak? To nie, bo to jest. Proszę bardzo, proszę śmiać, naprawdę. Pierwszy nie, naleśnik. Naprawdę. Tutaj mamy pamiątkowy, może z autografem na przykład, z ketchupu zrobimy. A mamy jakiś ketchup tutaj, żeby zrobić autograf? Wezmą panie? W antyramkę później. I dalej. Także no cały czas jesteśmy, cały czas widzisz, jest, ale jest ruch, trochę właśnie. Stresująco, co? Tak, tak. Ludzie siedzą, oglądają, patrzą tutaj jak to co, się... Kto tu, co, kto, co, się o robi, co chodzi? O co? Ta gesslerowa jakoś tak włosów mniej ma. No ale nie, dobrze, nie, bardzo fajna rzecz, prawda? Nie, jak się czujesz w tej roli? Znaczy, no powiem, że na początku byłem stresowany, teraz już troszkę mnie to bardziej puszcza, ale stres mnie znowu łapie, że naleśnika nie przekręcę. I co to będzie? Nie, no ale to... Wiesz, gotuję tak naleśniki, a nie umiem przekręcić. Ale jak wychodzisz na boisko, też czujesz taki dreszczyk, co też... Tak, zawsze jest jakiś... Ale to jest wpisane w nasz zawód, że są to dreszcze. No i to jest fajne właśnie, dlatego się gra w piłkę. Dokładnie. Rzucamy? Jeszcze nie? Jeszcze chwileczkę. Dobrze, jeszcze chwileczkę. Bardziej był żywy taki na tej patelni. Coś jakimś sosikiem to później polejemy? Wszystko jak to już będzie gotowe? Dawaj, rzucamy, uwaga, no tak. No. Śmiało do góry, śmiało, tu lampę masz, uważaj. No, żeby się nie złamał, poczekaj. Jest przypalony? Nie jest przypalony. Czekaj, ale jak byliście teraz ostatnio na zgrupowaniu, też rzucaliście siebie nawzajem, co? Tak, no na macie. Było podobnie, tak? No nieźle, nieźle. Nie. Rzucaliśmy fajny trening ogólnie, ciekawy. Ale to miałoby na pewno troszeczkę integracja, nie? Też zespole zupełnie inaczej. Tak, no bo kilka nowych osób się pojawiło, kilka osób wróciło z... Brawo, brawo. No w czasie rozmowy lepiej bez przygotowania. Widzieliście to? Widzieliście to? No jakiś... Lepiej bez przygotowania i to poszło niż... Tak. Tu mieliśmy jedno salto w tył, za chwilę będzie potrójny tulup i jeszcze ze śrubą, także zobaczmy, no takie no, rzeczy. No, mi wyszło, no. Czyli nie robiłem tego pierwszy raz. Tam wiesz co, ale ja myślę, że tutaj troszeczkę temperatury nie chwyci, mhm. Także i powiedz, do tego jaki sos ty preferujesz? Żeby polać, bo masz taki wymyślony jasne. Przez siebie. No to co tam? Co? Ale taki tysiąc, nie wiesz, taki tak. No właśnie. Ale... Tysiąc wysp, coś takiego. Tysiąca wysp, co z tak. Tysiąca wysp. A tak naprawdę z dwóch produktów, tak? Jogurt naturalny i ketchup. I proszę bardzo. No, a tam wiesz, ludzie płacą setki, wiesz, złotych za tam jakieś... Barbecue, czy coś. Tamte, nie, to nie. Najprostsze rzeczy są. A tu kuchasz, a tu kuchasz. Już jest zrobione. Ja myślę, że możemy już tutaj tworzyć. Tak, myślę, że już tak, gotowe. Dobra, ja tu wyłączę już ten farsz. Co, będziemy na połowę delikatnie tak. Ułożymy i przykryjemy, tak? Okej. Okay. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Jeżeli coś tam błędnie robię, nie, źle ułożone są, wiesz, kurczaki względem pieczarek, to mów mi. Jeszcze troszkę, prawda? Tak. I co?
Tylko go chyba przykryjemy i żeby było łatwy dostęp do tego. Są różne formy zawijania na pół, później jeszcze jakoś. Tak. Po prostu może go tylko przykryjemy. Dobra. Ja mam ten sos wcześniej przygotowany przez siebie tutaj. Ten tysiąca, proszę bardzo. Można go różnie podać. Można w środku, myślę, że... No tak, bo można, można wysmarować, nie? Można wysmarować wcześniej naleśnika i później ten fakt. Ale bardzo możesz jakieś takie, nie wiem... Po prostu może polejemy tylko. Z takim uśmiechem go zrobimy. O! I oczki, oczka zrobimy. Jeszcze jedno. To będzie, to jest uśmiech do jakiejś do tutaj... klientów i kibiców. Może jeszcze tutaj posypiemy delikatnie gdzieś. Coś chcesz? Jakąś paprykę też chcesz? Może do... Możemy udekorować. No dobrze bardzo. Z tą moją dekoracją tutaj jest... Nie, no nie jest źle. Ja. Okej, okay. Więcej nie będziemy dawać. Dobra. Musimy spróbować to, zanim komuś to podamy, nie? To tak naprawdę trzeba to sprawdzić. Krzysiu, główny kucharz musi spróbować, tak? Jako pierwszy? Może no ja robiłem pierwszy. To... Nie, naprawdę, nie. Wiesz co? Ty najpierw z jednej strony, z drugiej strony. Ja z drugiej strony. Naleśnika mam. Naleśnika masz, trochę farszu jeszcze. Teraz by mi się przydało troszkę, może go troszkę odchylę. Pieczarkę będę miał. Jeszcze jakiegoś kurczaka bym chciał znaleźć. Właśnie, to jest okay. Fajne, to jest fajne, że o, to jest ja sobie okay. Potem, to nabrałem wszystko, co trzeba. Teraz ja. Zaczerwieniłeś się, ale to ze wzruszenia? Dobre, prawda? Tak, smakuje jak zawsze. Wiesz co, najgorsze jest? Smakuje tak samo jak zawsze w moim wykonaniu, więc... I wielkim zdziwieniem... Ja też trochę farszu, bo nie będziemy tutaj jego za bardzo rozwalać, prawda? Żeby on tutaj... No, chodź, pieczareczka. Chodź do wujka. Może być. Wiesz co? Bardzo ciekawe ciasto. Ale naprawdę, pamiętam szczerze, że różnie te naleśniki mi smakują. Ale to połączenie ciasta z kurczakiem z pieczarkami, ta cebulka i ten czosneczek tutaj, który się pojawił ze śmietaną, rewelacja. Ja muszę poprosić kogoś tutaj. O! Mamy tutaj... Zapraszam serdecznie, może Państwo spróbujecie. Naleśnika, tak? Krzysztof Baran robi. Zapraszam serdecznie. Chodźcie. Chodźcie. Możemy zaprosić jeszcze, tak? Że tak. Do wspólnej degustacji? Spróbować kogoś z zewnątrz, to oceni. Teraz będziemy mieli adekwatną nie, no tutaj... odpowiedź. No. Proszę bardzo, zapraszamy serdecznie. Tutaj do nas. Do środka. Pani została wybrana oczywiście z castingu, 800 młodych pań się zgłosiło i nie, tak naprawdę to jest tutaj osoba kompetentna. Mam ocenić, tak? Wie pani. Surowo. Sam naleśnik. Sam naleśnik teraz, nie? Tak. Spróbowanie farszy. Najpierw ciasto, pani próbuje najpierw ciasto, proszę. Mhm. Mało słone. Jest dobra. Ale jeszcze tak, jeszcze z farszem. Warto wiedzieć, szanowni państwo, że przez tydzień czasu możecie próbować naleśnika a la Krzysztof Baran w Gospodzie Podlaskiej za jedyne 9,90. Wasza reakcja nie zawsze będzie taka sama jak tutaj pani, która próbuje, bo te naleśniki będą przyrządzane przez zawodowych kucharzy, najlepszych w mieście. Którzy niekoniecznie uczą się od Krzysztofa Barana gotować, tak? Jak? Jest dobre. Jest dobre i o to chodzi. Dyplomatycznie czy niedyplomatycznie jest dobre. Dziękujemy pani serdecznie. Dziękuję. Krzysiu, ja dziękuję tobie serdecznie. Debiutu. Ciężki debiut, ale przyjemny. Ale przyjemny. Przy takiej publiczności, która tutaj jest, wiesz, no to nie jest lekko, prawda? Bo chyba bardziej stresujące było to, że gotujemy przed toloma ludźmi w restauracji, niż to, że gotujemy w ogóle. Tak jest. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Gospoda Podlaska zaprasza na naleśniki
ala Krzysztof Baran, jedyne 9,90. Zapraszamy, Gospoda Podlaska. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Naszym i Państwa gościem był Krzysiek Baran, numer 1 w Jagiellonii Białystok. Mam nadzieję, że zdobywca Pucharu Polski w tym sezonie. Dzięki serdecznie. Dziękuję.